Identyfikator podmiotu SCP-1025. Klasa podmiotu Kiter. Zmieniono na bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. W związku z potencjałem obiektu w roli broni biologicznej, zdolnej zniszczyć wszelkie przejawy życia na Ziemi, SCP-1025 musi być przechowywany w odizolowanej podziemnej skrytce strzeżonej przez co najmniej 10 uzbrojonych strażników, zmienianych 2 razy na tydzień i badanych pod względem zdiagnozowania objawów chorobowych. Skrytka powinna być zabezpieczona miną termitową, do której detonacji dojdzie natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia przechowalni. Rewizja. SCP-1025 musi być zabezpieczony w szafie, do której dostęp uzyska się po wprowadzeniu hasła. Dalsze badania wymagają zgody O5. Opis. SCP-1025 to książka w twardej oprawie, licząca około 1500 stron. Na przedniej części okładki, grzbiecie, zapisany jest tytuł The Encyclopedia of Common Disease, czyli Encyklopedia Chorób Powszednich. Informacje na stronie poświęconej wydawcy wskazują, że książka została wydrukowana w roku 1900 przez Press. Nie odnotowano innych egzemplarzy książki z identycznym tytułem i nazwą wydawcy. Nie potwierdzono istnienia samego wydawnictwa. Czytelnicy książki najwyraźniej cierpią symptomy chorób, o których czytają. Manifestacja owego efektu może zająć od kilku do kilkudziesięciu godzin. Szczegóły w logu testów. Dodatek 1025-01. Log testów. Tester D-1025-01. Test. Tester czyta wpis zatytułowany Powszechne przeziębienie. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. Rezultat. Tester przez 2 godziny cierpi kaszel. Tester przez 2 godziny cierpi kaszel. Zapytany odpowiada. Tester przez 2 godziny cierpi kaszel. Zapytany odpowiada, iż czuje się nieco obolały. Jednakże owo określa jako skutek spania w niekomfortowych warunkach. Tester D-1025-02. Test. Tester czyta wpis zatytułowany Ospa wietrzna. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. Rezultat. W ciągu jednej godziny zaobserwowano u testera drapanie się po ciele nie mniej niż w 5 miejscach. Historia stanu zdrowotnego testera wskazuje, że zachorował on na ospę wietrzną, kiedy miał 8 lat. Odnotowano, iż może to stanowić dowód na to, że wpływ obiektu nie jest neutralizowany naturalnymi odpornościami. Tester D-1025-03. Test. Tester czyta wpis zatytułowany Nowotwór płuc. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. Test miał określić zdolności obiektu do przyspieszania rozwoju stanu chorobowego. Rezultat. Zaobserwowano, że tester kaszle 4, zmieniono 10, zmieniono 6, zmieniono wielokrotnie. W przeciągu godzin zmieniono w przeciągu niedługiego okresu. Tester stwierdza, że nie odczuwa żadnych dyskomfortów, aczkolwiek zaobserwowano nieregularność tendencji oddechowej testera. Testera poddano terminacji, a jego ciało autopsji. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Notatka. Najwidoczniej nie zaczekaliśmy wystarczająco długo, ale wszyscyśmy słyszeli i ten jego kaszel i świszczący oddech. Tester D-1025-04. Test. Powtórzono test poprzedni, ale testera obserwowano przez 7 dni. Rezultat. Wielokrotny kaszel i świszczący oddech, zdecydowanie poza normą. Testera poddano terminacji, a jego ciało autopsji. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Notatka. A co jeśli choroba znika po śmierci, tuszując przebieg infekcji? Tester D-1025-05. Test. Powtórzono test poprzedni. Rezultat. Jak wyżej, ale testera poddano wiwisekcji, która trwała godzin, aż tester doznał zgonu wskutek szoku. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Notatka. Musimy próbować dalej. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby był jakiś środek infekcyjny.
Wyobraźcie sobie, że może istnieć o wiele więcej takich książek. Zbyteczne informacje pominięto celem zachowania przejrzystości tekstu. Podsumowując, podczas każdego testu wykorzystano jednego pracownika klasy D, który czytał jeden wpis z obiektu, a następnie poddawano go testom wiwisekcji w poszukiwaniu oznak infekcji po stwierdzeniu objawów. Po teście 15 badania zostały przeniesione do dedykowanej, odizolowanej placówki, w której pracowało 3 naukowców i 2 strażników. Dostarczano po 1 pracowniku klasy D celem zaoszczędzenia miejsca i racji żywnościowych. Tester D-1025-27. Test. Tester czyta wpis zatytułowany Zapalenie ślepej kiszki. W wieku 16 lat tester przeszedł zabieg wycięcia ślepej kiszki. Testera obserwowano przez 3 dni. Rezultat? Po 52 godzinach tester zaczął skarżyć się na bóle żołądkowe. Zmieniono intensywny dyskomfort brzucha. Przeprowadzono wiwisekcję. Nie znaleziono wyrostka robaczkowego, ale miejsce, w którym powinien się znajdować, było o kilka odcieni czerwieńsze, niż powinno być według ogólnej opinii pracowników naukowych. Tester D-1025-28. Były naukowiec. Test. Tester cierpiał uciążliwy kaszel, mimo że nigdy nie czytał SCP-1025. Poddano go tygodniowym obserwacjom. Rezultat. Brak widocznych rezultatów przez 6 dni. O godzinie 9.30 dnia 7 tester wydał się nieco wyższy niż poprzedniego dnia. Odnotowano, że właściwości anomalne obiektu mogą wywoływać choroby inne niż te, o których czyta ofiara. Ofiara nie musi oglądać materiału bezpośrednio. Rozważono wiwisekcję, ale została zawieszona na czas nieokreślony. Notatka. Się wydostał! Szalenie zdołał jakoś się wydostać! Byliśmy tacy głupi! Zwiększony wzrost jest klasycznym symptomem SCP-016, adaptującego się do stresu wynikającego z przebywania w tamtym pomieszczeniu. Kto wie i kogo to obchodzi, co on cierpiał na początku? Na suficie znajdowała się kratka. Kilkadziesiąt centymetrów więcej, kilka centymetrów chudziej i bez problemu by się przecisnął. Może tam nawet teraz być. Mogą mu wyrastać szpony i może wymiotować zaraźliwą krwią, zarażając jeszcze inne osoby, kto wie czym. SCP-008? SCP-742? O Boże! Co jeżeli wpłynął na niego SCP-217? Dodatek 1025-02. W dniu... roku, po 72 godzinach braku kontaktu z placówką, wysłano do niej zespół odzyskujący. Agenci odnaleźli naukowców oraz zamkniętych w pokoju obserwacyjnym i ubrane w kombinezony przeciw zagrożeniom biologicznym. Niemalże wszystkie zbiorniki powietrza były zużyte. Agenta odnaleziono, kiedy przemieszczał się przez szyby wentylacyjne placówki z pistoletem w ręce. Naukowiec zamknął się w barakach z prowizorycznym miotaczem ognia w postaci aerozolu do czyszczenia i pudełka zapałek. Późniejsze przesłuchania wykazały, iż nie wszedł do szybów wentylacyjnych, a jedynie użył swojego hasła, by opuścić komorę obserwacyjną, podczas gdy inni naukowcy skupiali swoją uwagę na innych sprawach. Agenta odnaleziono martwego w magazynku zamkniętym od wewnątrz, w którym znajdowało się kilka pustych butelek po wodzie i paczek z racjami żywnościowymi. Drzwi zostały hermetycznie zamknięte przy pomocy worków na śmieci i taśmy izolacyjnej. Notatka. Po ostrożnym przejrzeniu dokumentacji wszystkich badań nad SCP-1025 rozkazuję natychmiast podać ewaluacji osobę, która wyraziła zgodę na wykorzystanie 27 pracowników klasy D odizolowanej placówki i dedykowanego biura podziemnego, zważając naszą aktualną sytuację finansową. Nie znaleziono żadnego z tych przespaniałych środków infekcyjnych w miejscu, w którym testowano obiekt. Każdy zaangażowany w to pracownik przeszedł pozytywnie podstawowe badania psychiatryczne w zeszłym roku. Nie mam pojęcia, jak wysoko w łańcuchu dowodzenia doświadczyliśmy tego efektu pośredniej hipochondrii, ani jak on zachodzi. Ale szczerze, nie widzę potencjalnych korzyści w dowiadywaniu się. Wsadźcie to do skrzynki, zamknijcie to i na miłość boską starajcie się tym nie przejmować. O 5.